Cześć, witajcie, moi drodzy. Hej, ostatni raz gracie Hiszpanki, cieszycie się? Ja też się cieszę, o was wszystkich powykurwiam. I witam was w ostatnim odcinku z... No może to nie jest ostatni odcinek szóstej ligi, bo... zostaniemy w niej, no co zrobimy? Jak nam się oczywiście uda, bo jak te debile jeszcze przegrają ten mecz, to kurde ja... Ja chyba będę miał depresję po tym meczu. Dobra, tak, tutaj już widzieliście w poprzednim odcinku, dałem im nieco wzmocnień, nie wszystkim. O te luje w ogóle nic nie potrafią zrobić, wszystko spierdolić najlepiej i tyle. Sobie jeszcze na szczęście otworzę jedną paczkę. Ale nie za 5k, tylko o właśnie, za tyle. Za tyle chcę, żebyś mi to otworzył. I co mi się w niej dropnie? No... Nic, gówno. Czyli to co zawsze mi się trafia w sumie. Bo znam takich szczęściarzy, którym się na okrągło trafiają takie karty, że ja już po prostu biednieję przy nich. Dobra, poszło. Okej. I zaczynamy ostatni mecz Ligi 6 sezonu pierwszego. Bo to wiecie, chodzi o to, że jeszcze będę dla was tą FIFA nagrywać z Ligi 6, tylko już nie tym składem, nie Hiszpanią. Cały team ma kondycję, a chuj, dzisiaj Aduriz gra, tak jak wczoraj mówiłem. Zobaczymy jak nasz Aduriz się wykaże. Choć nie jest taki szybki na jakiego wygląda, ale zobaczymy. Diego Costę wypierdoliłem, jak chyba widzieliście. Już jego ryj mi tak zbrzydł, że no po prostu musiałem, no i patrzcie. I teraz atak mam taki kurwa wolny. Słaby chciałem powiedzieć, nie wolny, ale wolny też. No że nie, ja nie wiem czy ja w ogóle ten mecz wygram. Ja tego Aduriza to ja powinienem od razu wykurwić ze składu. Wiem, robię chyba błąd życia. No i połączenie przerwane, coś chyba i jej musi robić teraz. Kiedy ja odświeżony, ogarnięty chcę na was, dla was nagrać FIFA. Chuj, chyba nie wyjdzie nam to. O, znalazło, tylko Ogarski, a kim ty jesteś w ogóle? Idziemy jak zwykle koszuleczkami z Barcy. Co on tu ma? A też ma kolesia z Hiszpanii. Chuj, prawie cała Hiszpania. No ładnie, no trochę ma Barcelony, trochę Realu Madryt, trochę ma BPL. Tu jakiegoś jednego cwela na lewej pomocy. Dobra. Pysk Szpakowski! Ty świętuj mistrzostwo upieczenia tortu. Kurde, mistrzostwo świata. O, Jesse Rodriguez. I kurde, on to od razu umie przejąć piłkę. Ale kiedy Dawidek Villa się... O, dobra, Mascherano, super. I podanie z góry. Uwaga, uwaga. Jeżeli dzisiaj to przegramy, to spadamy do Ligi 7 i Niemcy wracają. Niemcy forever. Ja pierdolę. Weź ty wślizg zrób. Dobre, dobre. Xavi zjebał. Mówiąc wprost, zjebał. I chuj, piłka pewnie jeszcze nie wyjdzie. Wyszła, na szczęście. Juan Fran, nie spierdol tego. No idź, że ktoś tam w lewo. Idioto, dobrze. Iniesta. Ten co wczoraj gwiazdożył. Ty, gwiazdoży. Dobra, pogwiazdożył. No nie dobrze, no. Ja mam wrażenie, że ja to jeszcze spierdolę. Ten cały mecz. Dobra. Pique wyjebał tą piłkę, co raczej słusznie to zrobił. No i na naszą korzyść piłka wraca do nas. Casillas wyjeb to dobrze. Bo jak nie, to kurde, wylecisz. Dzisiaj po prostu nie mam dla was litości. Coś spierdolicie, to od razu zmiana. I chuj. Jakiś Nolito, kurde. Pierwsze słyszę o tym piłkarzu w ogóle. Pewnie jakiś brąz. O, Marcelek. Dzisiaj będę brutalniejszy i będę faulował. Pujol, dobrze. Aduriz. No i chuj. Już spierdolił. No mówię, zaraz go wypierdolę. No drugi Costa. No dobra, ale jemu coś te piłki nie wychodzą w ogóle. Nie wiem.
Też się chyba rodził w Cwelolandii, gdzie w ogóle jest nieudolny. O, dobra. Delufu, Delufu, dobrze. I Delufu z powrotem rozgrywa piłeczkę, którą traci. Dobry duch, Juan Fran, dobry. Nie dał się przepchnąć, jebany Juan Fran. Może dzisiaj się ogarną i coś strzelą. Dobra. Aduriz, Aduriz. O, jak jebnął. Aż Valdeza prawie odrzuciło. Dobra. Pięknie, no bierz tą piłeczkę. Czemu żeś nie brał tej piłki do końca? Isco, dobra. On teraz szykuje atak. Trzeba uważać, obrona musi być. No, może centrować w pole karne. Dobrze, spalony. Okej, nie jest tragicznie. Zawsze mogło być gorzej. Wyjeb to Casillas. Dziękuję. No, okej. Ty uważaj. No czemu tej piłki nie przyjąłeś wcześniej? Dobra, Xavi. Podaj to tam. Do Delufu. No Delufu traci piłkę, ale ją odzyskuje za pomocą Xaviego. O luj. O, Iniesta znowu gwiazdorzy. Znowu chyba chce, żebym się na niego wkurzył i go wypierdolił. Jak wczoraj, gdzie przez pół minuty no kazał mi się na mnie patrzeć. Normalnie jak kascenka. Dobra, Juan Fran wypierdol. Pięknie. Na tę Hiszpanię, na tą Hiszpanię będę klnął. Ja mam na nią wyjebane. Ona gra tak słabo, że to jest porażka. Dobra. Dobrze, Xavi. Dzisiaj grajmy defensywniej. Dobrze, Casillas. Wyjeb to, tak. Dobrze. No, Delfu spierdolił. Pięknie. Dobra, no pchać tą Di Marię. Dobra, Isco przepchnij przynajmniej. Jebany. Dobrze, Jordi Alba. I Jordi Alba walczy dzisiaj. Ale nie z Daniel Alvesem. O, i Aduriz sam na sam, chyba że mi zajebie piłkę. Nie, on zrobi dośrodkowanie. Znakomicie ze skrzydła. Jesse Rodriguez. Ty, Hesse chciał strzelić. Jebany Hesse dzisiaj walczy, ale niestety na spalonym był. Ale ładnie, ładnie, naprawdę, trzeba przyznać, się chciał postarać. I to jest, kurde, zachowanie lewego napastnika. A nie, kurde, David Villa. Wypierdalaj, soldado. I chuj, Puyol musiał to zjebać, ale to już mniejsza z tym. To jest Puyol w sumie. Jego grzywa mówi wszystko. Nawet jeżeli spierdoli, dobra, to on teraz szykuje do nas. On szykuje na nas jakąś bombę. Ale mu się nie udała ta bomba. Delufu. Już, kurde, traci. No też ma Iniesta, się pochwalił. O, ale jego Iniesta jeszcze gorzej gra od mojego. Delufu, pchaj się. No dlaczego dałbyś Marcelkowi piłkę? A? O, i Hesse. Kurde, on tu dzisiaj chce najwidoczniej wygrać. Jemu najbardziej tu zależy. A reszta to nie wiem, śpi jeszcze chyba. Obudzi się dopiero wtedy, kiedy stracą ze trzy bramki. Dobra. Ale dzisiaj przeciwnik widać, że gra słabiej ode mnie. Jakby chciał, to by grał lepiej i by mnie rozwalił, no. Tylko teraz Juan Fran zawalił trochę sprawę. Co mu, nie kazałem tego robić w taki sposób. Dobra, Juan Fran. A weźmy podanie z góry. Aduriz. I kurwa, jemu dać piłkę, to on ją po prostu zawali. I znowu Juan Fran ją wybija. Nie wiem, co ty robisz, głupi chuju. Ale ogarnij się. Bo inaczej to... I patrz, już trzeci raz. Juan Fran, ja cię ostrzegam. Ja cię naprawdę ostrzegam. Wszystko, ale ja cię ostrzegam. Ej chuj, właśnie Juan Fran się rozproszył. Ale Puyol żyje. Delufu podanie do Aduriza. Aduriz jak zwykle traci piłkę i chyba stąd wyleci po tej połowie. Nie ma chuja. Dobrze, Juan Fran. No, mimo wszystko starasz się na obronie i to ci wychodzi najlepiej. Marcelo. Dobra, myślę, że Marcelkiem mi zrobi dośrodkowanie. O luju jebany. Dobrze, Casillas. No, żyje chyba.
piłka poza boiskiem. Chyba wystraszył się Riyad Mahrez. I kurwa mu się udało strzelić gola! Ja pierdolę! Ta Hiszpania jest najbardziej chyba pojebanym krajem pod względem piłki nożnej. Ja pierdolę. Nie, 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 to jest tragedia. To jest po prostu tragedia. I chuj, no nadrobił to rożnym. Czemu sędzia nie zagwizdał od razu? Bo jest debilem. Weź to przewijaj, kurwa, robię zmiany. Nie, no i właśnie przez jednego zjeba możemy przegrać to. Moon Knight, wchodzisz. Niestety, żeś znowu pogwiazdożył, więc chodzisz, ty również. No i chuj, kurde, no ja nie wiem, co ja mam już robić, bo już po prostu jestem fizycznie wkurwiony. Delufu również się nie wykazał. Pedro może coś dzisiaj zrobi. No sorry, ale no tak musi być. No i Niesta zbił, ale zobaczymy na jaką to korzyść. I chuj, już piłkę stracił. No co wy robicie, ty wy zjebane. No co on robi? On gra na taki dribbling, gdzie ja nie mam szans kompletnie. I on teraz chce nade mną dominować. Ja mu nie dam wygrać tego. Nie dam mu. Nie chuj. Kurwa, Casillas. Jakbyś to puścił, to już bym cię znienawidził. Hesse. Dawida Willi nie chciałem wpuszczać, ale może ty chociaż dzisiaj się wykaż. Ty, ze swojej największej inicjatywy, zrób coś. No i kurde, jego Valdez broni, nie wiem na jakim farcie, ale broni. I to mnie wkurza. On też sobie ma Pedro. I myśli, że już jest OP. No i patrz, on gra tak, żeby mnie mylić. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał i jest tam. Dobrze, kurde, Casillas. Bo no mało brakowało, a Iniesta by nam strzelił. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. Dobra, jeszcze raz. Tam podaj. Dobrze. Do Jordi Alby, który się dziwacznie wysunął na atak. I kurwa, Fabregas buduje. Jaki chuj. Jaki chuj. Nie. No ja po prostu w to nie mogę dalej uwierzyć, że ta Hiszpania dzisiaj chce to zjebać. Nie. Ja po prostu dzisiaj mam... No brak słów do Hiszpanii mam. No Alba, walcz! I spalonego zdobyłem. Dobrze. Znaczy on zdobył. No kurde, ruchy Hiszpanki! I ten jeszcze wyjebał w specjalnej piłkę, żeby grać na czas. On chyba teraz będzie grał na czas, żeby mnie tylko bardziej wkurwić. Zobaczymy. Jak on znowu ją wyjebie, to on gra na czas. Dobra, ma szczęście. Ja coś nie mogę jego piłkarzy prze... I znowu ma spalonego, no. On coś kombinuje. On chce mnie naprawdę wkurzyć. Puyol, wyjeb to. Na szczęście to jest wasz ostatni mecz, więc kurde, i tak się niczym nie wykazujecie. Poza Hesse Rodriguezem, który chciał strzelić. To nie raz. Znowu on. On dzisiaj jest widoczny i zauważalny. Co? A, dotknąłem piłkę. Fajnie, fajnie. Sędzia wyjebane. Lol. Dzięki za rożnego w ogóle. W ogóle dzięki. Dobra, Xavi do środku i chuj, do dupy akcja. I chuj, pikę zjebał. Chyba chce stąd wylecieć. No chuj, co ta Hiszpania odjebała. Aha, panie, że jest przywilej korzyści. Co to za lagi? Chyba lagi chcą mnie jeszcze bardziej wkurzyć. Podanie do Pedro, które w ogóle... No, przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Nic, ja już po prostu nie chcę się w tym odcinku tak wkurzać, ale po prostu zjebałem szóstą ligę po całości i po prostu spadamy do ligi siódmej. Wracamy tam, gdzieśmy byli wcześniej w ogóle. Dobra, Hesse, biegnij. Może doremisujesz i sprawisz prezent i zostaniemy w tej szóstej lidze. Dobrze, Hesse. Jebiesz. Kurwa, Busquets! Ja pierdolę!
Jeszcze 69 minuta, no. Byłby gol w tej pechowej minucie, ale chuja nie ma, no. Dobra, ja już tu gram na wślizgi, bo ja już nie wytrzymuję. Po prostu nie wytrzymuję. Ja mnie ta Hiszpania tak może... Co on zrobił? Przecież faul. No, Busquets! Jakby ci wbili tego gola, to by było... No i chuj mi jeszcze muszą faulować. Dobra, Pedro do Hesse. A Hesse biegnie. No, Hesse. Wykiwał. Jedziesz! Kurde, no. No i chuj, sfaulował mnie i ma wyjebane sędzia na to. Nie, no to jest po to... Nie, to jest wkurwiające już. Czytelne podanie, zbyt czytelne, Pedro. Przynajmniej dla niego. Dobra, rożny. Nie może być inaczej. Rzut rożny. Napecił się, to może coś zobaczymy z tego. Czy byś nawiązywał do swoich okularów? Nie. Boże! Co on zrobił? Ja pierdolę. Nie, ta Hiszpania jest naprawdę chyba dzisiaj w kiepskim nastroju. Ogólnie nic nie gra, ta Hiszpania. I chuj, przegrałem ligę szóstą. Od razu wam mówię, że przejebałem tą szóstą ligę. Pikę wyjebał jeszcze jakimś fartem. Ty biegnij, biegnij! No biegnij! No i chuj, podał bramkarzowi. Jebany śmieć. Zamknij się, Szpakowski! Zaraz ty się pożegnasz z życiem, ty luje zajebany! Kurde. Będzie mi tu straszył. No i chuj, co ty robisz, Busquets? Masz... Nie. Dobrze, Casillas. No ale nie wygramy tego. To jest, kurwa, niemożliwe. Nie. 7 minut. Co ja zrobię w te 7 minut? Casillas dziwnie złapał, ale złapał. I Hesse stracił piłkę. Oj, Hesse chyba chce dzisiaj wkurwić wroga. Czy to wykorzysta? Posyła w pole karne. Pięknie, kurwa, Hesse tu dzisiaj jako jedyny Hiszpan chce i zależy mu. Mulnein. Dobrze. I teraz musicie utrzymywać ten remis. Wiecie co, ja nawet mu zrobię na złość i zacznę grać na czas. Chuj mu w dupę. Chcę być w tej szóstej lidze ponownie. Dobrze. Nie mogę teraz tego zjebać, bo to będzie katastrofa. Chuj, zrobię wślizg. Dobra, on tu kombinuje. Jordi Alba, podanie do CS-a Fabregasa. Fabregas biegnie i stracił piłkę, ale ją odzyskał na naszą korzyść i chcą chyba jeszcze jednego gola strzelić. Obudzili się. Co to było? Coś ty zrobił, Fabregas! Jaki ty jesteś zjeb? A, ten jeszcze skacze jak małpa. Trochę nieumiejętna małpa. O, dobrze, Xavi. Pedro. No kurde! Idźcie po tą piłkę, Pedro, dobrze. Hesse, Hesse! I chuj. Dobra, Hesse! Dobrze, chyba jeszcze chcemy jednego gola wywalczyć. Dobra, Xavi mocniej i strzelaj. Kurde, nic. Pedro, z daleka. O, luj. O, jeszcze rożny. Może za karę mu strzelę gola. Chuj, nic. Ale Hesse tu dzisiaj naprawdę pokazał, że chciał. No i więc w sumie zależało mu na tym i zrobił. I dzięki niemu utrzymujemy się w lidze szóstej. Wypierdalaj, małpo. Oluj. Dobrze, Casillas. Wyjebałeś to jakoś. Hej, Hesse. No Hesse tutaj dzisiaj będzie miał wysoką. Bardzo dobrze. Boże, Hesse, dzisiaj mi łeb uratowałeś, a Mulnein z główeczki. No gdyby nie ta akcja, to już bym to zjebał. Hesse Rodriguez prawie 8-0. Zajebista ocena. Sergio Busquets tutaj widzę lepiej grał od Iniesty, on gwiazdożył. Pedro również lepiej grał, a Duris był zjebany. Na to wychodzi. Ale dobrze. Tak czy inaczej, ten mecz to jest o utrzymanie w lidze szóstej. I udało nam się, mamy 3000 końców w nagrodę. Co prawda nie przeszliśmy do ligi piątej, nie spadliśmy do ligi siódmej. To nawet dobrze.
No i po prostu zostajemy w lidze szóstej po raz drugi. Coś rankingi są niedostępne. Nie wiem, co to się dzieje z tą FIFą. Ale dobrze. A Hiszpanię żegnamy po prostu, bo ona jest bezużyteczna w lidze szóstej. No co ja mam, co ja mogę powiedzieć dużo. I mam dla was niespodziankę. Nie wiem, czy będziecie zadowoleni, ale patrzcie na moich Niemców. Czy to jest dla was idealna propozycja, żeby zagrać w lidze szóstej ponownie Niemcami? Z tym, że będziemy mieli jeszcze innego Polaczka, chyba że wolicie pana Klose. Bo to mają być Niemcy w sumie. I tu powinien być nieco bardziej Schmelzer. O, proszę. No to jak uważacie? Chcecie w lidze szóstej po raz drugi, bo ja jestem po raz drugi w lidze szóstej. Chcecie Niemców ponownie, żeby rozgromiła tych wszystkich imbecylów i idiotów? Czekaj. Mamy Shakiriego. Nie wiem, na kim tu Gece. Kto tu jeszcze jest dobry? To ma tu jeszcze dużo obrony w ogóle. Obrona tutaj, obrona. Dziwne, że Gündogan jest na ofensywie, skoro ma dużo też obrony. Czyli w ogóle sprawdzę, jakich to mam Niemców. Ale fajnie. Ja jestem naprawdę zadowolony, że przynajmniej mam ten, zdobyłem ten jeden punkt. Mamy defensywnego Niemca, no tylko jest nim sam Kedira i to mnie martwi. Ale szukamy, szukamy. O, jest jakiś Reinhardt. Chuj, za Gecego. No, tutaj teraz oni nie będą przydatni. Chodzi o to, że muszę mieć tu odpowiednio zbudowany skład. Nie może być nic zjebanego po prostu. No nie wiem, ja bym poszukał jeszcze tego pomocnika. Czekaj, to ma być środkowy pomocnik defensywny. I narodowość Niemcy, Deutsche. Zobaczymy, jakich tu mamy Niemców. Konrad. Jakiś. No i Steiter. Kedire. Gündogan. O, no i mówiłem, Gündogan jest na. Ale co? Co pokurwiło wam cenę w ogóle? Ej, to tyle chodzi Gündogan? Ej, was to chyba posyrało chyba. Ej, on jest taki warty? Pojebane. Ale dobra. To mamy tu jakieś. No to Gündogan, no to tak jak w sumie myślałem. Gündogan może iść na środkową pomoc defensywną. No to go ustawimy w sumie. Ten Reinhardt mi się nie podoba tu za bardzo. I pójdzie tu Gündogan. I zmienimy mu po prostu tylko pozycję, no. Chuj się, musiała jeszcze FIFA ściąć. Zmienimy mu tylko tą pozycję na środkową pomoc defensywną. Dobra. Okej, dobrze. No i spoko nawet. No i Kedira, no on tu będzie. Nawet fajnie się układają. A Shaqiri jest na zastępstwie za Krosa. No tu powinien być Niemiec w sumie. Znaczy to jest Lewandowski ogólnie. Ale no powinien być Niemiec. Ale jako że mamy tu jednego piłkarza z Serii A, jednego piłkarza z BBVA, jednego z BPL, no to coś z tego powinno być. Czyli kogo by tu wypierdął? O, tego Reinhardta bym wyjebał. Kogo ja chciałem? Gomeza chciałem. Czekajcie. Wiem, że coś zaraz wykombinuję. Tego jest Zilka też w dupie. Tu Gomez. Zobaczmy, jak Gomez się będzie tu. Ale nie tutaj, kurde. Nie psujcie mi wszystkiego. Gomez w sumie szybszy od Klozeta.
i momentami lepszy w obronie, jak i w strzałach. W sumie Gomez mógłby być na zastępstwie, bo tak szczerze mówiąc, no nie, lewy ma tu lepsze statystyki. No. No to mnie martwi, bo to jest Polak. A mamy grać Niemcami chyba, nie? No i chuj, dobra. Dobrze, taki będzie mniej więcej skład na Ligę Szóstą drugiego sezonu. Postaram się jak najszybciej dla was nagrać jakiś pierwszy meczek z tej ligi. Chyba że nie chcecie, to możecie mi napisać w komentarzu, żebym sobie poza nagrywaniem te wszystkie mecze rozegrał, żebym mógł przejść do piątej ligi. No to jak już wy uważacie, napiszcie mi tylko w komentarzu właśnie, czy wy chcecie, żebym dalej nagrywał z szóstej ligi drugi sezon. Jak nie chcecie, to ja mogę zawsze w jeden dzień te 10 meczy rozegrać i po prostu przejść do tej piątej ligi. Dobrze. To w sumie by było na wszystko. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego ostatniego meczyku z pierwszego sezonu Ligi Szóstej. Jeżeli wam się spodobał meczyk, bo to był właściwie w miarę ekscytujący, kolejny remis w sumie zaliczyłem, bo już czwarty z tamtej Ligi Szóstej. Możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować i wyrazić opinię na temat Niemców. Wiem, Niemcy to jest taka tajna broń, że ona po prostu może wszystko wygrać. Jak mnie wkurwicie, no to sprowadzam Niemców i was rozpierdalam. Tyle. Dobrze. Trzymajcie się, na razie. Do następnego sezonu Ligi Szóstej.